A zatem chcecie usłyszeć kolejną historię, co? Właściwie to wolałbym zjeść w spokoju. I tak ją opowiem, ale ostrzegam, to nie będzie wesoła bajka o przyjaźni. Ta historia nie skończy się dobrze. Zatrzymać pojazd i przygotować dokumenty. Zostawiłem je w innych spodniach. Żartowniś, co? Wygląda na to, że ma pan niesprawne światła. A pański pojazd stoi właśnie w niedozwolonym miejscu. No i co teraz zrobisz, cwaniaku? Hej, zostawcie go! Macie ważniejsze rzeczy do roboty. Ty musisz być ten twardziel, Durastalowy Joe, tak? Słyszałem o tobie. Załatwiłeś Kathleen Kennedy 2 razy. To było niesamowite. 2 razy? Raz normalnie. I potem, gdy wróciła jako cyborg. Moje imię Carlos Rata, ale wołają też na mnie Szczur Womp. Albo po prostu Szczuras. Stój, łachudro! Za wejście tacy jak ty płacą myto! El Peco? Mówi Carlos. On tu już przybył. Miejcie go na oku. Co podać? Szukam informacji na temat niejakiego El Peco. Nic mi o tym nie wiadomo. Mamy tu własne problemy. Tuskeni znowu napadli na jakąś karawanę kupiecką. To już 3 raz w tym tygodniu. Ło, panie, Tuskeni to już zupełnie zdziczeli. Porywają albo mordują na miejscu każdego, kogo zobaczą. Mówi się, że zasmakowali w ludzkim mięsie. Tak, widziałem to na własne oczy. Przewodzi nim jakiś dziwny Tusken, inny od pozostałych. Nigdy takiego nie widziałem. Myślę, że to przez niego zaczęły się kłopoty. Ja to żem słyszał, że tego ich wodza to zabić się nie da. Ni sposób, nic się go nie ima. Prawda. Kilku najlepszych już próbowało i ślad po nich zaginął. Każdego można zabić za odpowiednią cenę.
Znacie cele tej misji, sierżancie. Tokerjani postanowili wystąpić z Republiki i uwięzili kilku naszych ambasadorów. Wysyłam wasz oddział na powierzchnię Tokarii w charakterze obstawy dla pani senator. Będzie mediatorem podczas pokojowych rozmów z lokalnymi władzami. Jeśli Tokarianie nie są kompletnymi szaleńcami, wszystko obędzie się bez rozlewu krwi. Witamy na Tokarii, pani senator. Dejach Silptes Shepperton. Śmierć wrogom Tokarii! Śmierć wrogom Dajana! Tokaronie, prowadź moją rękę! Dajan jest wielki! Jestem bohaterem planety Nabu! Jeśli wszyscy macie takie paskudne gęby, to wcale się nie dziwię, że nosicie maski. Nie zupełnie. Mówisz w Basicu? W Basicu, po hattyjsku i w jeszcze czterech innych językach. A wracając do twojego wcześniejszego pytania... Nie jestem tu skenem z genetycznego punktu widzenia. Zostałem wyhodowany w imperialnej placówce do klonowania na odległej planecie, której nazwy nie znam. Było nas wielu. Naukowcy twierdzili, że jesteśmy niestabilni i postanowili nas zlikwidować. Uwolniliśmy się, wyrżnęliśmy ich wszystkich i uciekliśmy. Ja przybyłem tutaj, na Tatooine. Rdzenni mieszkańcy Tuskenii docenili moje umiejętności i uznali przywództwo. Nie są może najlepiej rozwiniętą cywilizacją, ale wbrew temu, co się wydaje, są inteligentni. Do zobaczenia w piekle. Już jesteśmy w piekle, popierdoleńcu. Twoja podróż kończy się tutaj, przybyszu. Zadawałeś w miasteczku zbyt wiele pytań. Lepiej by było na ciebie, gdybyś tego nie robił. No ale teraz już na to za późno. Obserwowaliśmy cię od dłuższego czasu. Normalnie... Aha, za dużo gadasz.
Myślałeś, że mnie zabiłeś, ale sprawiłeś jedynie, że odczuwam przez cały czas niewyobrażalny ból. Odpłacę ci tym samym. Zmartwychwstać. No cóż, wygląda na to, że nie zobaczymy go ponownie przez długi czas.